Zapraszam na produkt dnia. Dzisiaj w cyklu Tadam Tadam, transparentny puder ryżowy. Oczywiście bardzo jest to interesujący produkt, niesamowity. Może tylko dodam na sam początek, że niekoniecznie dla wszystkich, więc zostań i zobacz, czy jest on dla Ciebie. Teściowa coś przyszła. Teściowa. W najlepszym momencie. Więc nie, być może nie jest dla Ciebie, albo właśnie jest dla Ciebie. Tym bardziej dlatego pozostań na te kilka minut, dosłownie będę się bardzo streszczać. Przede wszystkim już pokażę, jak on wygląda w środku. Jest to skrobia ryżowa i to jest chyba taka najważniejsza informacja, bo skrobia ryżowa charakteryzuje się tym, że absorbuje sebum. Czyli jeśli Twoja skóra jest mieszana, albo nakładanie tego pudru ryżowego, z tą właśnie z tej skrobi ryżowej, powoduje, że to sebum, które się wydziela, zostaje jakby zaabsorbowane. Słowo zaabsorbować to znaczy wchłaniać, czyli jakby ta skrobia ryżowa pochłania ten nadmiar sebum. Puder ten daje też efekt matowej twarzy, więc też w zależności, czy to lubisz i czy to jest taki efekt, który chcesz osiągnąć. Kochane, puder ten też świetnie wpływa na trwałość makijażu. O, mogłam właśnie zrobić taki eksperyment nawet. Zróbcie sobie taki eksperyment, jeśli już go macie może w domu, a jeśli nie, to może po niego właśnie sięgniecie. Że możesz sobie namalować, nie wiem, konturówką kreskę czy pasek szminki i przypudrować tym pudrem transparentnym. Zobaczysz, jak będzie to bardziej trwałe i trudniejsze do zmycia. Bo właśnie ten puder transparentny utrwala makijaż. Kochane, teraz jak? Przede wszystkim główna, najważniejsza informacja, że jest to skrobia ryżowa. Co to jest? I że są takie cząsteczki w nim, które rozpraszają światło w taki sposób, że zmarszczki są mniej widoczne. Czyli nie musimy się tutaj przy okazji, jak czasami nam towarzyszy przekonanie o pudrach sypkich, że wchodzą w zmarszczki i podbijają, podkreślają zmarszczki, to tutaj tego się nie musimy bać, bo żaden ani jedwabiste pudry nasze, ani ten puder tego nie robią. Kochane, chciałam tylko, za chwilkę pokażę, jak go zaaplikować. Też przy użyciu zawsze najlepiej takiego pędzla. To jest specjalnie dedykowany pędzel do właśnie pudrów sypkich w Mary Kay. On jest tak specjalnie tutaj stworzony, że jest odpowiednio gęsty, nie jest zbity jak do podkładu w płynie i nie jest też rozproszony totalnie, czyli gęstość jego jest tak odpowiednia, że on przybiera na twarzy odpowiednią strukturę. To jest bardzo ważne, żeby nakładać właśnie tym dedykowanym do tego pędzlem. I teraz nasypujemy sobie troszeczkę na wieczko. Można nadmiar zdmuchnąć, można troszkę otrzepać. I normalnie sobie okrężnymi ruchami, ja teraz tego nie będę nakładać, ja w ogóle praktycznie go nie używam na co dzień. Wtedy, kiedy chcę, żeby rzeczywiście makijaż był taki wyrazisty, wieczorowy i tak dalej, no to może czasami wtedy, ale tak to nie mam potrzeby, bo ja nie mam skóry mieszanej, więc nie potrzebuję. Używam pudrów mineralnych, tych z efektem Photoshop, kolorowych. Natomiast, czyli okrężnymi ruchami, tak, sobie nakładamy, ale co tutaj chciałam pokazać? Chciałam pokazać, jak wygląda, bo widzicie, że on jest biały, nie? Chciałam pokazać, jak on wygląda kolorystycznie, jak nałożymy go na podkład. Zrobię to na dłoni, pozwólcie. Nałożę troszeczkę podkładu. O! Boże, jak ja kocham nasze podkłady. To są najlepsze podkłady na świecie. Nałożyłam podkład i teraz nałożę właśnie na wierzch, bo tak się powinno stosować, że na wierzch nakładam, może więcej nabiorę, okrężnymi ruchami właśnie ten puder. Popatrzcie, co się dzieje. Jak się zmatowiło, nie? Jak się zmatowiło, ale nie dodałam dodatkowego koloru. Ale nie jest też biały, tak?
czyli jest w białym kolorze, ale to nie znaczy, że buzia będzie biała. I też jest w białym kolorze, co znaczy, że nie będzie dodatkowo krył. Nie daje dodatkowej powłoki kolorystycznej, tylko jest neutralny. O, i tutaj właśnie można to zaobserwować, że po prostu podkład, jedyne co, jaka się stała różnica, to to, że podkład się zmatowił. Więc mam nadzieję, że to jest informacja o pudrze transparentnym. I jak wspomniałam, nie wszystko jest dla wszystkich, ten puder absolutnie niekoniecznie dla wszystkich. Jeśli Twoja skóra jest sucha, nie potrzebujesz tego pudru. Jeśli nie potrzebujesz utrwalić makijażu, to też go nie potrzebujesz, ale jeśli Twoja skóra jest mieszana, tłusta, masz może właśnie takie wydzielające się sebum, Twój makijaż się wybłyszcza, spływa Ci, tak, w ciągu dnia musisz chodzić się poprawiać, to kochana, jest absolutnie produktem dla Ciebie. Możesz go stosować zamiast jedwabistego pudru sypkiego, a możesz go stosować na jedwabisty puder sypki. Albo możesz go stosować w strefę T, tak? A na policzkach zaaplikować sobie jedwabisty puder sypki. Tu już jest wybór absolutnie indywidualny, ale mówię o tym, bo są to możliwości. Kochani, dzisiaj o transparentnym pudrze sypkim ryżowym, tak go nazywamy. Także jeśli Cię dotyczy ta potrzeba, to śmiało. Pa, kochane, pa, trzymajcie się mocno. Jeśli będą pytania co do tego pudru, to proszę piszcie w komentarzu, bo później też po odtwarzaniu przez Was później ponownym będziemy mogły sobie na jego temat porozmawiać.